Cześć, kochanie. Cześć. Dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o czymś, co jest bardzo interesujące dla wielu facetów, a jestem trochę zainspirowany filmem, który widzieliśmy i którym podzieliliśmy się naszą oceną tego filmu. 365 dni. 365 dni, fantastyczna produkcja, zachęcamy do obejrzenia i do wysłuchania naszej oceny odcinek wcześniej. Owszem. Natomiast dzisiaj, najdroższa, chciałbym z tobą porozmawiać o czymś takim jak Bad Boy, Zły Chłopiec. Mhm. Czyli o kimś takim, o kim wydaje mi się, jakby was bardziej interesuje taki koleś. Ktoś, kto intryguje kobiety. Tak. Ktoś, kto bardziej wam się podoba niż taki fajny, grzeczny kandydat na męża. Tak, racja to jest. Natomiast pozwól mi, że na początek spróbuję, kochanie, zaproponować definicję takiego kogoś. No, zapraszam. A może nawet zapytam o to, no bo jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego filmu, jak powiedziałem. I czy Bad Boy, taki zły chłopiec, kto to jest? Czy to jest ktoś, kto, podobnie jak w tym filmie, główny bohater, jeden z głównych bohaterów, patrząc ci w oczy, chcąc cię uwieść i zachęcić, zaprasza inną laskę, która robi mu gałkę, a on się patrzy w tym czasie na ciebie, a później na przykład wyciera pindola o... załóżmy zasłonę i się dalej na ciebie patrzy. Czy to jest bad boy? Czy ja dobrze myślę, czy to jednak jest ktoś inny? No absolutnie źle myślisz. Tak, chciałam się sprowokować tym pytaniem. Nie, myślę, że to jest bardzo błędne myślenie. To na pewno nie jest bad boy. Bad boy, jak dla mnie, to jest facet, który bardzo dobrze zna kobiecą psychikę, wie jak podejść kobietę, jest stanowczy, jest bardzo męski, szarmancki, ale też taki trochę drapieżny i intrygujący. To chyba to słowo intrygujące jest ważne. Mhm, tak, to jest bardzo ważne. No i co jest jeszcze ważne? No ważne jest to, że w sumie bad boy jest taki nie do zdobycia. Bo chyba tak działa ludzka psychika, że to, czego nie możesz mieć, bardziej cię kręci niż to, co masz na wyciągnięcie ręki. A no. Bad boy tak trochę działa, że ci tak kusi, trochę cię podrywa, no i później przestaje się odzywać. No dobra, i okay. Olewa cię. No to może zacznijmy od początku. W jaki sposób taki bad boy się pojawia? O cechach już powiedziałaś wstępnie. No to jest ktoś taki, z tego co mówisz, męski po prostu, facet. No to jest facet, który zazwyczaj jest zadbany, dobrze wygląda. Nie mówię o jakimś lalusiu, no. Tylko o kolesiu, który... No właśnie, jak powinien być ubrany, jeszcze powiedz. No wydaje mi się, że raczej tak klasycznie, albo tak, no... Na pewno nie może to być taki koleś, nie wiem, w tłustych włosach i w za dużych spodniach. Albo klasycznie, albo tak trochę na czasie. No, koleś taki schludny. No, ale też nie za bardzo, żeby nie wyglądał na geja, tak? Tak, żeby... No, bo to nie o to chodzi. Wiesz, dlaczego pytam? Bo możesz być bad boyem urodzonym, załóżmy, tak mi się wydaje. No. Ktoś, kto od urodzenia jest takim właśnie intrygującym facetem, ale wydaje mi się, że wielu kolesi jest w stanie tego typu w sobie cechy uruchomić i pograć trochę z dziewczynami. No wydaje mi się, dlatego że... pytam. Nie, no to koleś musi wyglądać po prostu schludnie, klasycznie, nie wiem, być ogolony, zadbany. Tam ogolony, no, to albo, broda albo, no dobra, ale żeby ta broda, nie wiem, nie była do taka zaniedbana do, nie wiem, do klaty, tylko żeby była przystrzyżona, żeby to wszystko było takie okej, okay, że ładnie pachniał. No i żeby miał podejście, nie? Że, nie wiem, zwabia najpierw kobietę wzrokiem, albo lekko ją podrywa, no właśnie, później jak ten odchodzi. Bad boy zaczyna? Jak bad boy zaczyna? Jak podchodzi do kobiety bad boy? A jak podchodzi pizda? No, bad boy na pewno musi zaintrygować kobietę. Nie wiem, jakimś małym gestem, uśmiechnąć się do niej, podejść, coś delikatnego powiedzieć, później odejść, żeby ona zaczęła o nim myśleć i żeby zaczęła się nim jarać. No i później on ją podrywa w taki fajny sposób. Ale jak podrywa właśnie? No to ale już... Poczekaj, mówimy już o takich, w miejscu publicznym tak, sytuacjach, no, czy już mówimy dalej? No dobra, zacznijmy od tego poznania bad boya, w miejscu nie? publicznym, nie? Że koleś podchodzi, nie wiem, jakoś tak fajnie zagaduje, że jakoś męsko i że jest na pewno zabawny, ma poczucie humoru, bo to jest bardzo istotne. Jest raczej pewny siebie. Bo to też jest istotne. No to jest ważne chyba, no. Bo jak jest pewny siebie, no to nie boi się porażki i nie boi się czegokolwiek powiedzieć, a nawet jeżeli to, co powie, nie spodoba się, to zaraz to w inny sposób tak przemieni, żeby było okej i, nie wiem, obróci to w żart. No i to jest, właśnie to jest istotne, że jest pewny siebie, jest taki męski, zabawny.
No i wie, jakie rzeczy się kobietom podobają, że kobiety lubią być adorowane też. No. Ale on ma tak jakoś cię adorować, no bo wydaje mi się, że w dużej mierze ten bad boy to też jest taka osoba, która nie za wszelką cenę jest jakaś zdesperowana. Nie, żeby... no oczywiście, że tak, to nie o to chodzi, że ci mówił, Jezu, jakie masz piękne włosy, jakie masz piękne oczy, o Jezu, jak mi się podobasz. Tylko żeby ci dał jakiś komplement, ale żeby był taki trochę właśnie też zadziorny, żeby cię zaintrygował, ale żebyś ty się też poczuła fajnie, że jesteś atrakcyjną laską. Czyli nie ma cię dać z liścia jako taki facet. Nie. Nie. Bo nie taki bad boy. Nie, masz się poczuć atrakcyjna, ani ale... za włosy cię złapać. No nie, jak cię poznaję. Okej, ale powinien być taki szarmancki? Bo ty mówiłaś szarmancki chyba słowo. No dla mnie musi być taki szarmancki, wiesz, że... No dobra, mów, no. No wiesz, że musi też... A co, drzwi ci otwierać, puszczać ci pierwszą? No, na przykład. Ale co, ci nie bad boye też tak robią, wiesz? Pizdeczka też ci drzwi otworzy. No, nie każdy też tak, no wiesz, no... No bo wiesz, bo taki nie bad boy, załóżmy. No. No to może też być, wiesz, szarmancki. Też może... No, no. Czym się może różnić ktoś, kto chce dobrze, ale nie jest takim bad boyem, ale jednak brakuje mu czegoś. No bo często takie dobre chłopaki są takimi... O, właśnie, wy nie lubicie dobrych chłopaków. Lubimy, tylko że takie dobre chłopaki często za bardzo chcą. A, no tu jest problem chyba, co? Za bardzo chcą i są takimi bluszczami i tak chcą... A tak brzydko mówisz, bluszczami od razu. Są tak... No, ale... Za bardzo chcą od razu bluszczami. No tak, ale wiesz, że przez to, że za bardzo chcą, no to nie intrygują też kobiety, bo tak trochę, wiesz, jeżeli spotykasz kolesia, który tak jest trochę niepewny i tak podnieś, no hej, mm-hmm. A może, masz takie piękne oczy, masz takie piękne włosy. Tak Czyli chcę... nie komplementować was za bardzo, dziewczyny. No, musisz komplementować, ale nie możesz zagłaskać zawsze, kogoś. Nie wiecie, o co chodzi, no. Wiemy, o co chodzi, że musisz... Nie zagłaskać, komplementować, ale nie zagłaskać. Tak, musisz powiedzieć... Masz ładne oczy, ale włosy to tak już pizdę trochę. Nie dobry. No, Łukasz, no teraz to już jest przesada w drugą stronę. Wiesz, bo takie dobre chłopaki często nie mają, nie są takie pewne siebie... albo nie mam takiego... A to czuć, że nie jesteśmy pewni siebie? Oczywiście, że tak, to widać, no nie wiem, w gestach, w zachowaniu, we wszystkim to widać, czy jesteś pewny siebie, czy nie. A jak teraz to wygląda? Na 10 facetów takich pizdeczek jest dużo chyba, co? No dużo jest, no wiesz, no to jest tak ciężko powiedzieć, no bo to w zależności w jakim miejscu jesteś, w jakim otoczeniu i tak dalej, ale dużo jest takich pizdeczek, dużo jest takich, wiesz, takich trebucy, którzy myślą, że wow, że są super w ogóle podrywaczami, a tak naprawdę... To jest taki chamski podryw, którego... No bo właśnie, bo zobacz, mamy takie dwie skrajności. Mówimy o bad boyu, którego zaraz postaramy się dalej jakby rozłożyć na czynniki pierwsze. No. Na tą chwilę jesteśmy na etapie, kiedy poznajesz takiego gacha. No. Wspomnieliśmy o jakby zupełnie drugiej stronie, czyli gościu, który jednak jest taki, wiesz, bardzo cię chce ci zaimponować, no komplementuje, tak. Jest takim dobrym chłopcem, nie lubi... Ale nie zaintryguje Ale no poczekaj, się. Nie zaintryguje cię to tak, ale no bardzo mu zależy i chce cię zdobyć, więc cię komplementuje, wymyśla różne rzeczy, kwiaty, też cię puszcza w drzwiach, tak jak bad boy, poczekaj, no. Ale za bardzo chce, tak jak mówisz. No. Ale wspomniałaś o tych bucach. To jest tak. Coś pomiędzy też, nie? No bo też taki buc pewnie często myśli, że on jest bad boyem. Tak, no taki buc to myśli, że jest bad boyem i że wow, że w ogóle wszystkie laski na niego lecą. No, ale... czym się różni może buc od bad boya? No tym, że bad boy zna dobrze psychikę kobiety i wie, co, jakie zachowania, czy tam jakie rzeczy spowodują, że kobieta będzie się jarać. A buc, no to czasem chce być taki za bardzo męski, za bardzo szorstki i wręcz jakby nie zna tych granic i często wręcz obraża kobietę. Bo myśli, że o, to jest takie super, a jestem taki nie wiadomo co. I to w drugą stronę działa. A to ci myślisz, że tak naprawdę, bo teraz tak sobie z tego zdałem sprawę, no. Mamy buca, mamy taką pizdeczkę, chociaż sam wydaje mi się wiele razy taką pizdeczką byłem kiedyś. No. Którzy są tacy dosyć, jakby ci to powiedzieć, że chyba ten bad boy cały, nazwijmy to, tak już go nazywamy, no. to tak go nazywajmy, to jest koleś, który chyba jedyny z tych typów facetów umie zagrać jakąś grę, bo tych dwóch nie tak. gra. Ten buc myśli, że zajebiście gra, ale on jest po prostu głupi, tak naprawdę. Ten, który się bardzo stara, to sobie nawet nie zdaje sprawy, że tym staraniem strzela sobie w stopę, jest taki bardzo prostolinijny i wszystko z serca idzie na laskę. Tak. A chyba jedyny ten właśnie gościu potrafi po prostu zagrać w grę. Tak, myślę, że tak. Poza tym bad boy wydaje mi się, że ma wszystkie cechy
takiego wymarzonego partnera każdej kobiety. Ja, czemu tak ci się oczy teraz świecą? Że jest z jednej strony męski. Czasami ci się tak oczy świeciły, jak jesteśmy razem, ale patrzyłaś w ścianę albo gdzieś w bok, taka zamyślona. A teraz patrzę na ciebie. No, ale tak, tak jakby za mnie patrzysz, nie na mnie. Nie, na ciebie. Przeze mnie patrzyłaś. Wróćmy do tematu, że no, bad boy jest szarmancki, jest bardzo męski, jest stanowczy, ale też jest delikatny i potrafi docenić kobietę, skomplementować, no ale kobieta się czuje przy nim bezpieczna, bezpiecznie się czuje przy nim, no i tak, że fajnie, że ktoś się mną opiekuje, ale też jest właśnie taki męski. No dobra. Tylko, że... No, się rozpędziła znowu, tak, jak będę gada. Ja zawsze taki... go bad boy gadamy, ona się rozpędza. Taki prawdziwy bad boy jest zazwyczaj... Czyli nie wyciera kutasa zasłon, na pewno nie. No, chyba nie. Dobrze. No okej, okay. Chciałam się upewnić. No i co? No, tylko, że... Bo niektórzy robią tu notatki pewnie. Kwestia jest tego, że zazwyczaj taki bad boy jest nieuchwytny. No właśnie. Że nie możesz go mieć, bo on przychodzi, podrywa, mąci ci w głowie, później przestaje się odzywać, później znowu ci mąci w głowie, ale koniec końców efekt jest taki, że on jest osobą niezależną, nie do usiedlenia, że on jest wiecznym singlem i on ma takie bardzo przyjemne życie hedonistyczne, ale... I to was ciągnie do nich znowu. Znaczy ciągnie nas to, że on ma wszystkie cechy takiego super faceta, bo on dobrze wie, czego kobiety pragną. Poza faktem, że jest mniej osiągalny, bo zazwyczaj jesteście chyba przyzwyczajone, że facet jest na każde gwizdnięcie i pierdnięcie. No tak, ale właśnie, a ten koleś nie jest taki i później często kobiety przez niego cierpią, bo nie mogą mieć tego, czego bardzo by chciały mieć. Rozumiesz? Mhm. Więc to jest takie, a jeżeli czegoś nie masz, no to nie możesz mieć, to bardziej ci to jara. Okej, okay, ale czyli co, bierze cię, wrzuca cię na karuzelę, zakręci ci w głowie, pokaże ci miejsca, w których nigdy nie byłaś, dotknie cię w miejsce, w którego nikt cię nigdy nie dotykał i nagle znika. Albo trochę cię olewa. Ale te bad boy to są tacy kolesie, którzy ogólnie traktują laski, że się pobawią i idą do następnej? To jest tego rodzaju facet? No to różnie, bo czasem może być tak, że bad boy przestaje się odzywać, ale później po pewnym czasie znowu się odzywa i udaje, że o, że byłem zajęty. Mam że swoje życie, nie jesteś najważniejsza. Tak, że miałem dużo pracy, coś tam, ale co tam u ciebie, serduszko, bla, bla, bla. I na nowo... Bad boy mówił serduszko? No nie, no, to śmieję się, ale że na nowo ci mąci w głowie, gdzie ty już sobie odpuściłeś, że dobra, że nie, ale znowu on, nie wiem... Ale myślisz, że to robi celowo? Tak. Że to jest gra? No tak. Wszystko jest gra? Oczywiście, że tak. Mhm. No i wtedy laska znowu ma Coco Jumbo w mózgu. Okej. Okay. Ja się tylko cały czas zastanawiam, czy tym bad boyem można się nauczyć być. Chyba tak. Tak jak powiedziałem no, już. Wydaje mi się, że można, przynajmniej można się nauczyć podrywać laski w stylu bad boya. Mhm. Wiesz, no bo... Co musi zrobić facet, który może nie jest tym bad boyem, ale chciałby jednak na pierwszym już etapie wywołać zainteresowanie wasze? Chyba przestać się przez chwilę odzywać. To jest najprostsza odpowiedź. Nie odezwać się, bo wiesz, dzisiaj teraz... Często te relacje, stety, niestety, polegają na tym, jesteśmy bardzo bodźcowi tak naprawdę. Jeżeli wyślemy coś do kogoś, to dzisiejsze możliwości są takie, że możemy nawet sprawdzić, czy ta osoba to przeczytała. No tak. Tak? To w ogóle jest, wydaje mi się, sam fakt, że możesz sprawdzić, czy ten ktoś to przeczytał i nie odpowiedział od razu, to już może być dla ciebie bad boyem w obecnych czasach w pewnym sensie, rozumiesz? No kumam, kumam, ale no jaka jest rada? Wydaje mi się, że taki koleś musi być stanowczy, że no nie wiem, jak nawet będzie chciał zaprosić, już gada z tą laską powiedzmy i chce ją zaprosić na pierwszą randkę, dlatego ona się pyta, no dobra, ale jak się umawiamy, no to on nie mówi, no w sumie to nie wiem, ale nie wiem, na co miałabyś ochotę. A co byś chciała zjeść? Czyli musimy być zdecydowani, pewnie. No siebie. To jak taki coś laska usłyszy, no to mówi, nie no dość. No najlepiej jest jakby powiedział, dobra, widzimy się, nie wiem, jutro 20 albo 21, lubisz chińszczyznę, zabiorę cię do super knajpy z chińszczyzną. Okej. Okay. Wiesz, że to jest takie już plus no 100 punktów, zabierzemy tak? was, później żegnamy się. No tak, ale no to jest jedna cecha, stanowczość. No. Musi być męski właśnie takim, no nie wiem, że jest na pierwszej randce i że
no pokazuje ci, że nie wiem, że właśnie, że przepuszcza cię w drzwiach czy coś. Oj, dobra, z tym przepuszczaniem. Każdy facet przepuszcza w drzwiach. No dobra, no ale nie może być też taką pisą. Dobra, no to chodźmy tutaj może. No dobra, dobra, to okej. Okay. Wiesz, no. O co mi chodzi? No musi mieć poczucie humoru, żeby rozbawiał kobietę, bo to jest bardzo istotne. W sumie chyba racja, nie? No bo taki, już wracając do tych trzech kategorii, chociaż pewnie trochę generalizujemy, but raczej nie jest śmieszny, tylko irytujący. No. A ten człowiek, ja nie chciałbym nawet nadużywać słowa pizda, bo to jest trochę niesprawiedliwe. No gościu, który się zaangażował, często wydaje mi się nawet, że kolesie mało doświadczeni, nie znający jeszcze jakby tego, że... Zasad podrywu. To zasad podrywu, to jest jedna tak naprawdę główna zasada. Być intrygującym i dać trochę przestrzeni lasce, żeby sama się zorientowała, że ty ją interesujesz, ale wydaje mi się nawet na moim przykładzie, ja byłem taką osobą, ja nie mówię, że dzisiaj jestem bad boyem, żeby była jasność, tylko mówię, że byłem taką osobą, której za bardzo może kiedyś zależało na kimś i zamiast w to się pograć i się z tego zrobić zabawę, no to człowiek po prostu pali się, być może, wiesz, może być taki facet gdzieś na świecie, który się zaangażuje z jakąś laską i przez to, że popełni 2-3 błędy na początku, zamiast trochę pograć, bo gdyby z nią zagrał, by się pokazało, że byliby dzisiaj na przykład jest jakiś dziutek, który mógłby być zajebistym facetem dla tej laski. No tak, nie? Tak, tak. No, więc jakby to jest ważne, żeby nie przegrzać tematu. No i to poczucie humoru, aha, bo o tym mówiliśmy, więc taki gościu też może być poczucie humoru, ale rzeczywiście... Przez to, że się tak spina, no to wiadomo, że jak się spinasz, no to nie jesteś taki wyluzowany, no tak. Nie? Żeby mieć dobre poczucie humoru, to i rozśmieszyć kobietę, musisz być wyluzowany. Tak, no. Nie? Tak. Lubicie to. Czyli zdecydowany, z poczuciem humoru, zabrał cię na randkę życia, na chińszczyznę, którą kochasz. I co potem? I ten macie później troszkę poolewać, żeby zwrócić na ciebie uwagę? No, tak trochę. Ja mówię o tej fazie, kiedy jeszcze ma zdobyć kobietę, nie? Ja nie mówię po tym, bo jak zdobył, to bad boy często sobie znika, nie? No tak. Tak trochę, ale też no nie to, że ci nie odpisuje 2 dni. Czyli jak zobaczysz, że przeczyta, no, to żeby chociaż się odezwał po 2 dniach. No jak po dwóch... Zobaczy, że przeczyta, jak po 2 dniach się odezwie, no to ja bym już była super wkurzona. Myślę, że walę to. No dobra, to jest taka, to jest pewnie sprawa bardzo indywidualna. No na pewno, no na pewno to jest indywidualne. Będą czekały i tydzień, aż się odezwie i pójdą jak w ogień z tym kolesiem, z tym kurde bad boyem, a na przykład Anna po 2 dniach oleje bad boya. No tak. Albo się troszeczkę obobrazi. Tak. Okej. Okay. No dobra, czyli, no i później załóżmy taki bad boy zdobywa tą dziewczynę, nie? Mhm. I teraz ty mi to mówiłaś wcześniej, jestem ciekaw właśnie, jak o tym sądzisz, bo ty jakby zdefiniowałaś mi bad boya jako gościa, który wiecznie takie życie prowadzi, czyli zdobędzie sobie Anulę, później skoczy, zdobędzie sobie Kasię, no, i tak skacze, a wy wszyscy zostajecie później ze złamanym serduszkiem i będziecie go wspominały, jaki to był bad boy. Czy to no jest tak według ciebie jedyny rodzaj bad boya? Bo tak mi powiedziałaś trochę. No bo taki klasyczny bad boy moim zdaniem taki jest, że wiesz... Ale nie wierzysz, że można go... zdobyć na stałe i go ustatkować? No, wydaje mi się, że każda dziewczyna w to wierzy. No bo każda dziewczyna, jak poznaje takiego bad boya, no to gdzieś tam z tyłu głowy ma coś takiego, że a może ja go zmienię? O, wy lubicie naprawiać facetów. Może ja go zmienię i on nagle... To jest temat na osobną nagle dyskusję. Stwierdzi, że... Majsterkowanie w naszych głowach. Że chce mieć rodzinę, że chce mieć dzieci ze mną i że już nie chce takiego życia, tylko że chce teraz życia tylko ze mną. Mhm. Że już nie potrzebuje innych kobiet i zdobywania i tak dalej, nie? No bo właśnie, bo tak naprawdę rozmawiamy o tym, że główną cechą takiego bad boya to jest to, że intryguje, tak? I teraz, i że gdzieś tam ciągnie was do faceta, który ma swoje życie gdzieś tam dalej i gdzieś tam sobie hula. Natomiast pytanie jest, co leży u podłoża, bo może być tak, że jednak ten facet jest do zdobycia i chyba byłoby fajnie takiej lasce, takiego gościa usiodłać, no, zrobić sobie małe bad boye z nim, no, i mieć satysfakcję, że to ona jest tą jedną, która no go tak nie tylko, jak ty powiedziałaś, zmieniła, ale też założyła z nim gniazdko. No tak, i wtedy ona wygrywa całe życie. Ona wygrywa, taka dupa wygrywa życie, co? I jest królową pośród innych. No więc właśnie. No bo to często jest też tak, o tym też gadaliśmy wcześniej, przed nagraniem, że nawet taki bad boy, znaczy taki koleś zwykły może na początku nie interesować dziewczyny, bo coś tam, coś tam,
opowiadałaś mi, że twoje koleżanki tak często działają. I nagle przestanie się odzywać 2 dni i nagle wtedy staje się takim gościem, no który tak. jest ciekawym dla was. Więc was wystarczy zwykle trochę olać. No, tak to trochę działa, no bo wiesz, przestaje się odzywać, laska ma, ale czemu? Ale jak to, i nagle nie możesz go mieć, nie jest on w zasięgu ręki, więc zainteresowanie tą osobą wzrasta o 1000000%. Mhm. Bo laska chce, nie wiem, być na wygranej pozycji, żeby to koleś się tam pucował i żeby ona, wiesz, decydowała, czy tak, czy nie, a nagle jak się odwracają role, no to laska jest w szoku i ona wtedy będzie dążyć, żeby zdobyć go, czy tam, żeby sytuacja się zmieniła. No więc właśnie, więc to można ewoluować, można popełnić parę błędów, ale później nagle coś zrobić, że dziewczynie się przestawi to, więc nie jest nigdy tak, że masz kolego straconą sytuację, zawsze tak. możesz coś odkręcić, mhm. nie? Byle nie za późno. Natomiast wracając do wątku tego, że można go usiodłać, mhm. To super jest pokusa dla kobiety usiodłać takiego gościa. Ale z drugiej strony jest też moim zdaniem pokusa, znaczy pokusa, właśnie to nie jest pokusa, jest niebezpieczeństwo. Że jak go usiodła, to już nie będzie ciekawy? Nie. Czy generalnie, czy taki koleś nie może, no nie wiem, założyć z nim rodzinę i tak dalej, czy gdzieś tam nie jest to jego charakter i nie będzie, nie wiem, za rok, za dwa, nie wiem, chciał wrócić do takiego, wiesz, trybu, takiego bad boya. Wiesz co? Bo będzie to zbyt silna potrzeba jego wewnętrzna, nie wiem. No dobra, ale też mi mówiłaś o tym, że... No, ale z kobietami może tak samo, może w ten sposób. No powiem. Tak, no zawsze jest ryzyko w sumie. Że kobieta no. sobie szalała i nagle się udomowiła no i tak. piecze chleb i opiekuje się dziećmi, tak? Czy gdzieś tam później skoczy w bok. No na to nie ma by pewności nigdy. No nigdy nie masz pewności w sumie co do drugiej osoby. No okej, okay, ale to tak może podsumowując idąc do brzegu. No wiemy, że faceci ci tacy intrygujący, to ci bad boye mm-hmm. i to jeszcze raz są kolesie, którzy nie wybijają szyby i nie wycierają o nic swojego prącia. To są goście, którzy podsumowując intrygują, mm-hmm. Ale są bardzo męscy, ładnie pachną. Biorą was na fajne randki. No i są stanowczy. Stanowczy. Są zabawni. Zabawni, stanowczy, intrygujący, wmawiający własne życie. Ale też potrafią być delikatnym mężczyzną dla ciebie i skomplementować cię tak, żeby kobieta czuła się bezpieczniej, żeby czuła się doceniona. Okej, okay. Dobra, dosyć dużo tych cech, ale zapewniam na koniec, jeżeli słyszy nas jakiś mężczyzna, czy koleś, czy ktoś, kto chciałby pójść w tą stronę, wydaje mi się, zgodzić się ze mną, Ania, wszystko to jest do nauczenia, to nie musi być natural tak. born, kurczę, pewnie, to można tak. ogarnąć, a nawet są takie podręczniki. Podobno. No, więc wydaje mi się, że to jest temat do ogarnięcia dla każdego. Dziękuję ci, Anno, że to trochę nam wyjaśniłaś i przede wszystkim potwierdziliśmy sobie jedno. Ja tylko, to jest tylko moje subiektywne zdanie, nie wiem, czy reszta kobiet ma podobne zdanie, ale wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. Także, ale potwierdziliśmy sobie jedno, bad boy was ciągnie, a grzeczny tak. chłopiec ulizany tak. niestety nie, więc weźcie to sobie do serca. Dzięki, tak. Aniu. Dziękuję, Łukaszu.